naszej imprezy. Dzisiaj warsztaty z Pawłem Janasem, jutro grillowanie i biesiadowanie. Mam nadzieję, że będziemy się bardzo dobrze bawić, do czego zachęcam i serdecznie zapraszam. Panie i panowie, Paweł Janas. Dzień dobry, bardzo miło. Ja tylko ze swojej strony chciałem też podziękować grupie Świat Akordeonu, a dokładnie panu Arkadiuszowi Korytkowskiemu za propagowanie tego wydarzenia i za zebranie tych wszystkich osób, które dzisiaj zgromadziły, oraz właśnie Robertowi Sadowskiemu za zaproszenie i generalnie współpracę, którą podjęliśmy. Drodzy Państwo, tyle tego jest z tym akordeonie, że trochę nam chyba z tym zejdzie. Ja liczę też, że padnie tutaj mnóstwo pytań, może ja się czegoś też dowiem, może coś razem tutaj nowego odkryjemy. Ja może zacznę tak po kolei, bardzo po kolei. To jest najnowszy model akordeonu firmy Roland FR8. Generalnie według mnie jest to całkowicie oddzielna półka i jest całkowicie też ten instrument nieporównywalny z poprzednimi modelami, chociaż ze względu na to, że w poprzednich modelach były tylko dwa sensory ciśnienia do lewej ręki i do prawej. W tym modelu do każdego guzika przypada jeden sensor ciśnienia, czyli jakość chociażby brzmień tych akordeonowych, jakość grania na akordeonie, czy czułość miecha i właśnie odtwarzania tych dźwięków akordeonu jest dużo bardziej precyzyjna. Dodatkowo jest całkowicie zmieniony tutaj cały ten panel, jest tego wszystkiego więcej. Nie musimy teraz łączyć jak poprzednio jednego klawisza, który jest we wszystkich wcześniejszych modelach, z różnymi funkcjami tutaj, ponieważ było to nieprzejrzyste i no jest strasznie uciążliwe. Teraz mamy wszystkie funkcje orkiestrowe, prawej, lewej ręki, mamy tutaj pod ręką, dodatkowo jest dużo większy przejrzysty kolorowy świetlacz, wszystko mamy jakby na tym świetlaczu widoczne, na czym gramy, na jakim instrumencie, można też łatwo to wszystko zmieniać, ale dobrze, powiemy teraz od podstaw. Ten akordeon no, jest cięższy niż wszystkie inne, waży 12 kg. I od początku opowiem troszeczkę od zalet. Ja będę dzisiaj grał na delikatnym nagłośnieniu. Na koniec też zaprezentuję, jak brzmi sam akordeon z własnych głośników. Jest tutaj wbudowana bateria, która na prawie full możliwości pracy tego instrumentu wystarczy na jakieś 6-7 godzin, więc bardzo długo. Ładuje się tylko w granicach 2 godzin. Jeśli chodzi na przykład, dzisiaj jest tutaj guzikowy instrument, jutro jeśli Państwo jeszcze będziecie tutaj, także zapraszam, ponieważ przyjedzie też klawiszowy instrument z firmy. Możemy zmieniać tutaj sobie w ustawieniach gryfy na przykład, jeśli chodzi o guzikowy instrument. Możemy grać na systemie rosyjskim, niemieckim, tak samo jest w lewej ręce, jeśli chodzi o barytony. Jest tutaj kilka wyjść. Między innymi właśnie połączenie z komputerem USB, dwa wyjścia MIDI, jest wejście outpad na prawo, lewo, jest wejście na słuchawki, także możemy ćwiczyć i wejście właśnie ładowania samego instrumentu. Też nie ma konieczności, tak jak we wcześniejszych modelach, wyciągać baterii, ładować ją przy pedale. Teraz w tym akordeonie zrezygnowano w ogóle z pedału, więc jest tylko, to znaczy baterię można wymieniać i wyciągać, ale ładowana jest bezpośrednio przez akordeon. Można też jednocześnie ćwiczyć na akordeonie. Zasilanie jest pobierane z prądu, a bateria może się oddzielnie ładować. Co jeszcze tutaj jest ułatwione? Ułatwione też jest dostęp do USB, którego wydaje mi się, że ktoś kupuje ten instrument i będzie korzystał. Może nie wiem, czy częściej, czy rzadziej, ale jest to dużo lepsze rozwiązanie. Wcześniej trzeba było otwierać klapkę z tyłu, co było troszeczkę mało dostępne. Jest generalnie tak samo, również poprawiona mechanika całego instrumentu, prawej i lewej ręki. Cała klawiatura jest bardziej czuła i coraz bardziej się zbliża ku prawdziwemu akordeonowi.
tak jak wspominałem właśnie, są dwa, wbudowane dwa głośniki. Jeden jest tutaj z prawej strony przy galerice, jeden jest tutaj z lewej strony, jakiś taki spory. Dobrze, to może teraz uruchomimy i przedstawiłbym Państwu 40 banków samych brzmień akordeonów. Panie Pawle, tak? Można w międzyczasie. Tak, 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 jak najbardziej. Pytanka rozluźniające, żeby towarzystwo też trochę się uruchomiło. Pan wspomniał o tym, że tutaj, nie wiem jak to fachowo nazwać, ale ciśnienie może być nie ustawione na każdy klawisz oddzielnie. Czy ja dobrze zrozumiałem? Znaczy nie oddzielnie, ale na przykład są takie funkcje, nie, oddzielnie nie, generalnie, no, to zaprezentować. Jeśli gramy, to tego powietrza schodzi mniej, ale jeśli już zagramy, to automatycznie pobiera więcej powietrza, ponieważ świadczy tylko o tym właśnie, że przy każdym guziku jest jakby oddzielny sensor. No, wiadomo, nie jest to jak w akordeonie akustycznym, prawda, że naciskamy klaster i tych dźwięków jest więcej. To jest po prostu elektroniczne to tak ustawione, żeby ktoś, kto chce mieć akordeon bardzo zbliżony do akustycznego, no to może sobie ustawić właśnie tak, że generalnie można tak ustawić, że w ogóle mnie nie schodzi, a klawisze grają, prawda? Tylko że to jest troszeczkę mija się z celem, jeśli chodzi o brzmienie akordeonowe, ponieważ właśnie dzięki temu, że to jest wszystko ulepszone, możemy... Słychać czułość. Tak, tak. Wcześniej w ogóle tego nie było. Na przykład takie właśnie możliwości, jak jeśli chodzi o samo tremolando. Jest dużo bardziej już jakiś, tutaj właśnie kolega też się pytał wcześniej, jakieś rykoszeto, takie jakieś techniki grania na akordeonie. No to nie jest jeszcze, może dlatego, że ja nie ćwiczę tych rykoszetów, ale są już takie bardziej trójkowe. Także jest to bardzo czułe już i jest tego dużo... samego, bym powiedział, efektu nie uzyska się, wyłączając zupełnie niechowania. Tak, nie, można taką wizję zastosować, tylko że no, to jest bez sensu, bo wtedy to wszystko brzmi tak... Tu jest na przykład dużo większy teraz zakres, jeśli chodzi o dynamikę w ogóle samego brzmienia akordeonu, ponieważ wcześniej było na takiej zasadzie... Takie przeskakiwanie, to było nieprzyjemne. Raz, że w odsłuchu tego brzmienia akordeonu, a dwa w graniu, ponieważ ja na przykład miałem czasem problem, że mi ręka strasznie bolała, chociaż niby grałem, chciałem cicho, chciałem głośno, ale to wszystko było takie... I tak wszystko musiałem mocno robić, a tutaj robię delikatnie. Dynamikę uzyskuje się po prostu. Tak, tak. To jest podwyku, to mi się bardzo podoba, nie potrzeba się narobić. Dokładnie. I tak jak wspomniałem właśnie, mamy takich samych brzmień akordeonów 40 banków. Czyli bank to jest generalnie, wszystkie te gesty to jest jeden bank. I mamy takich 40. Również w lewej ręce mamy, na przykład ten pierwszy, to brzmienie jest takiego akordeonu koncertowego, ale bardzo w cudzysłowie, ponieważ jest to taki miks bajana z niemieckim, no właściwie nie wiadomo co to jest, ale... Możemy tutaj zmienić orkiestry. Same wysokie tony, średniejsze. Takie już powiedzmy jakby zbliżane do kasotto, prawda? Że jest na tym samym poziomie, ale są bardziej nosowe. Tak? I takie tutti. W każdym z tych 40 banków można wybrać tyle... Tak, dokładnie. Czyli jest wszystko 40 razy 15, czyli dużo. No i na przykład przykładowo, no, ten pierwszy set brzmi mniej więcej właśnie w tym kierunku. Czy to są na przykład podwójne tremolo. Ale to jest, powiedzmy, ten koncert. Drugi to jest taki klasyczny akordeon. W porównaniu w ogóle do wcześniejszych modelów, sama szesnastka jest naprawdę nieporównywalnie lepiej brzmiąca, jest cieplejsza. Też
tego akordeonu. Również tu jest jedna fajna funkcja, która się często też przydaje. Widzicie taki rejestr tutaj pod nadgarstkiem, który... I są też dodatkowe właśnie trzy rejestry podwórkowe, które się nie było. I możemy sobie przyporządkować tutaj każdą funkcję, każdy efekt, każde brzmienie akordeonu, właściwie co chcemy pod te przyciski. Ja mam na przykład tutaj ustawione po prostu trzy takie brzmienia typowe. Szesnastka. I tu jest zawsze standardowo tutti. Przejdziemy dalej. Na razie na przykład jest taki bardziej jazzowy akordeon. No i również ta sama sytuacja. Różne brzmienia, po prostu cała paleta, jakieś takie bardziej francusko-jazzowe, włoskie brzmienia, taki typowy rosyjski bajan. Thank you.
pojedyncze, podwójne. O różnej amplitudzie odstrojeń. Thank you.
tego dodawać właściwie co chcemy do brzmienia akordonowego. Tak? A oprócz tych akordonowych brzmień, czy jakie banki inne posiada, inne jakieś sample? Pod każdym z tych banków jest, to są dwa, zaraz do tego przejdę właśnie, to będzie na następny punkt. I właśnie możemy również dołączać do, na przykład, tak przykładowo, ale teraz na przykład możemy ustawić sobie. Właściwie cały band. Możemy też zmieniać drugie brzmienie, nie tylko Hammond, generalnie to jest oddzielna jakby rzecz jeszcze w tym akordeonie, ale to też zaraz o tym powiem. Na przykład łączenie, na przykład jeśli chcemy bardziej jakiś taki utwór tangowy zagrać z połączeniem na przykład z fortepianem, to też jest... Thank you.
włosy w prawej ręce. Był tam akordeon i pod spodem było jakieś tam, nie wiem, gitarę. Tak, teraz tak. Założyłem, że ta gitara nie cały czas gra, tylko chyba to zależy od siły, jaką ustawiasz. Zależy, jakie brzmienie, na przykład właśnie brzmienie akordeonu. Czy można ustawić na przykład, że do pewnej mocy jest tylko jeden dźwięk, a potem jest dwa, trzy lub więcej. Tak, to jest na przykład właśnie pod tym tutaj barowym regestrem. Na przykład można to automatycznie wyłączyć. Połączyć oba. Na przykład skala... Chodzi o to, czy jest taka możliwość, tak jak na syntezatorach mamy, na przykład jak jest dynamika, jak pomału naciskamy klawisz, to na przykład jeden dźwięk. Jest powyżej jakiegoś poziomu, to są dwa lub trzy, można ustawiać te poziomy. Chodzi mi o miechę, na przykład gramy pomału, jak rozciągamy słabo, to jest jeden dźwięk. Mocniej, to się łącza drugi. Najmocniej wszystkie trzy lub jak się ustawia. To można ustalić właśnie, są takie trzy jakby trzypoziomowe reakcje właśnie miecha. I... Czyli to też jest ustawić, nie? Tak, tak, ma sens tak to dokładnie. Także ja nie mam tego ustawiać, bo to jest bardzo też proste w takiej technicznej obsłudze, jeśli się gra już, bo to można też wciągnąć mocno miecha. Jeśli mocniej uderzę palcami, no to jest automatycznie. Ale tam może być na przykład... Tak, to jest... Nie, nie ta gitara, która się odzywa, gitara jest palcami. To jest właśnie dla mnie czakolatura, czyli jest... Lubi jakiegoś rocka, też może bawić się troszkę w takie rzeczy. A brzmi organowe, możesz pokazać? Dużo? Organowe brzmienie, kościelne. Mamy to jedno załadowane, ale generalnie chodzi o to, że na każdym z tych orkestronów nie ma wszystkich brzmień, które są budowane, bo wszystkich jest tutaj chyba 200, ale po prostu są fabrycznie ustawione na każdym secie te, które są po prostu ustawione, ale na przykład mam kilka banków takich brzmień, gdzie sam sobie... Te brzmienia można przyprostkować do prawej ręki, do lewej. A organowych tych kościelnych ile ma rodzajów brzmień? Dalej to są. Nie pamiętam dokładnie. Teraz tu są generalnie zapisane raz, dwa, trzy, ale ich jest chyba około 10, coś takiego. Ale to są, ta reszta to są z panelami doładowane? Z zewnętrznej pamięci? Nie. Wszystkie są tutaj budowane, tylko one po prostu je się oddzielnie wybiera. 198 ich jest.